Dobry. Dziś wielki moment, wielka chwila, dużo lęku. Ciemno będzie w górze. Ciemno będzie. Do trzyjaków. Strach przełamany. Wszyscy może grillują się, to nie będę ganiać. Tak. Może mniejsze straty będą. Dzisiaj ciemne wypuszczane. Cały czas pytaliście kiedy. Były dokupywane, ale nadszedł ten dzień. Decyzja podjęta. Ostatnio ile? 13 kupiłem. Tydzień temu 13 sztuk kupiłem. Wszystko bez par, same samice kupiłem. Wszystko bez par jest. I zaraz się okaże, ile... 13 zostanie. Tak. Reszta pójdzie. Te może w parach tylko zostaną. A jest ciepło, parno. O, będzie. Ale nie, to może wnuczka, może nie ma, tamtego nie ma. Jest. Ale zresztą oni są wszyscy, tylko patrzą, jak coś obcego jest. No tak, jest po 18. Mają 2 godziny. Tak, no to co? 2 godziny mają. Roztwieramy. No powoli. Budapeszty też otwarte. Ja muszę najpierw wyjść tam, wygonić ich. Budapesztów też poszło ostatnio od groma. Około 40 sztuk zginęło w ciągu, jak jestem na zwolnieniu. Około 40 sztuk zginęło. No, to... 92 jest w Budapeszcie. No, a było 120. No to... Ale to też bez par były. Po 5, po 6 się zrywają i idą. No. Jeszcze wracają. No to dawaj, otwieraj wrota. Dlaczego? Ja muszę ich wygonić z tamtej góry, bo one nie wyjdą. To otwórz i wyjdą. Tam tą budę i dopiero wiesz, tutaj stąd ich na cienkie ziarno. A tędy nie wyjdą? I tak same nie wyjdą. Tam trzeba okienko zamknąć, bo one zaraz wejdą. Czyli najpierw tamte okienko zamknę. One zaraz wejdą z powrotem. A przegonię ich tam do tamtej budy. No tak. No to się będzie działo dzisiaj. No nie otwierasz? Tak. Nie, momencik. Wypalę i... Stresujesz się. No, zawsze trochę jest stresu. Znaczy nie to, że stresu, ale wiesz. Wypalę, wezmę cienkie ziarko, posypię, może od razu nie pójdą w górę. Zobaczymy. Dobra, chwila wytchnienia. A, nie liczyłem ile ich jest. Nie, widzisz? Nie będziemy pauzować. No trudno, no już teraz nie policzysz. Poczekaj, 40, 45 albo 6 było, dokupiłem 12. To 58, koło 60. Koło 60 ciemnych. Ciemnych i murzynów. Tak niby ich tu nie widać, że ich tyle jest. Ale to... Tak, pomieszały się, tam na dachu siedzi sporo. Tadek na bogato dzisiaj, cienkim sypie. Myśli, że nie uciekną. Tak, nie uciekną, tylko poczeka. Tym bardziej jeszcze pojedzą do pójdą. Ma nadzieję, że dobrym ziarkiem skusi. Ta. I kratę im trzeba otworzyć na górze. Ja nasypię im na dach. Jeszcze. O, głodne. Wrota otwarte.
No to dobra, na razie kończę. Będę od razu wrzucał ten film, a drugi zaraz będę nagrywał. Do zobaczenia.